Mówi się, że Hernán Cortés podbił Imperium Azteków w zaledwie kilka dni. Nie jest to prawda. Poznajcie historię podboju państwa Azteków, której końcowy akt doprowadzi nas do upadku jednej z najpotężniejszych cywilizacji prekolumbijskiej Ameryki. W początkowych latach XVI wieku Hiszpanie rozpoczęli eksplorację i kolonizację Nowego Świata, przyciągani perspektywą bogactwa i chwały. W 1519 roku Hernán Cortés, hiszpański konkwistador, wyruszył z Kuby na wyprawę mającą na celu odkrycie nowych terytoriów na kontynencie amerykańskim. Cortés wylądował na wybrzeżu Meksyku w marcu 1519 roku. Już wkrótce po przybyciu zetknął się z przedstawicielami Imperium Azteków, którzy początkowo traktowali Hiszpanów jako potencjalnych sojuszników. Władca Azteków Montezuma II był zaintrygowany obcokrajowcami i ich nowoczesną technologią. W czerwcu 1519 roku Cortés wyruszył w głąb lądu z zamiarem dotarcia do Tenochtitlan, stolicy Azteków. Po drodze nawiązał sojusze z licznymi plemionami, które były wrogie wobec Azteków. Kluczowym sojuszem było porozumienie z Taxlanami, którzy dostarczyli Hiszpanom nie tylko informacji, ale również żołnierzy. Wejście do Tenochtitlanu 8 listopada 1519 roku było wydarzeniem bezprecedensowym. Miasto zbudowane na wyspach pośrodku jeziora Texcoco było jednym z najpotężniejszych i najwspanialszych miast świata. Montezuma II przywitał Cortéza z wielkimi honorami, choć napięcie między Hiszpanami a Aztekami było wyczuwalne. Sytuacja w stolicy szybko się skomplikowała. Cortés, zdając sobie sprawę z niepewności swojej pozycji, postanowił połamać Montezumę i wykorzystać go jako zakładnika. Choć początkowo ta strategia przyniosła pewne korzyści, wkrótce stała się źródłem poważnego problemu. Niezadowolenie Azteków rosło, a Hiszpanie coraz bardziej czuli się zagrożeni. W międzyczasie Cortés musiał opuścić Tenochtitlan, aby stawić czoła hiszpańskiej ekspedycji wysłanej przez gubernatora Kuby, który uznał działanie Cortéza za nielegalne. Po pokonaniu ekspedycji Cortés wrócił do stolicy, gdzie sytuacja wymknęła się spod kontroli. W czerwcu 1520 roku podczas festiwalu Tezcatl doszło do masakry Azteków przez hiszpańskich żołnierzy, co wywołało powstanie. 25 czerwca 1520 roku Cortés powrócił do Tenochtitlanu wraz ze swoim wojskiem. Zbuntowani Indianie nie chcieli jednak słyszeć o kapitulacji. Zgromadzenie szlachty i kapłanów okrzyknęło wodzem powstańców, wyróżniającego się walecznością brata Montezumy, Cuitlamaca, uwolnionego z rąk hiszpańskich. Pod naciskiem Cortéza Montezuma pojawił się na balkonie swojego pałacu, nawołując swych poddanych do podporządkowania się Hiszpanom. Indianie byli oburzeni współpracą swojego władcy z najeźdźcami i obrzucili go kamieniami oraz strzałami. Władca odniósł poważne rany, nic jednak nie wskórał, a w kilka dni później zmarł. Istnieją jednak różne relacje na temat tego, jak dokładnie zmarł. Według azteckich informatorów Cortés udusił całą szlachtę, jaką pojmał, w tym Montezumę. Cortés natomiast ogłosił, że władca umarł zraniony kamieniem. Noc 30 czerwca na 1 lipca 1520 roku, znana jako La Noche Triste, noc smutku, była momentem krytycznym. Hiszpanie próbowali uciec z Tenochtitlanu, jednak zostali zaatakowani przez Azteków. Podczas ucieczki zginęła połowa armii Cortéza, zaś hiszpańscy jeńcy zostali złożeni w ofiarze. Pomimo tego niepowodzenia Cortés nie zamierzał się poddać. Cuitlamaca zmarł pod koniec października 1520 roku na czarną ospę przyciągniętą do Tenochtitlanu przez hiszpańskich żołnierzy. Po śmierci Cuitlamaca dowództwo objął jego kuzyn Cuauhtémoc, energiczny i odważny ulubieniec ludu, który w styczniu 1521 roku został władcą.
tym czasie Cortés przez kilka miesięcy reorganizował swoje siły, szukając wsparcia wśród lokalnych plemion. W maju 1521 roku rozpoczął oblężenie Tenochtitlanu. Przez kilka miesięcy prowadził systematyczną kampanię, odcinając miasto od zaopatrzenia i wywołując klęskę głodu oraz epidemię. W sierpniu 1521 roku Cortés postanowił przeprowadzić ostateczny szturm na Tenochtitlan. Walki osiągnęły szczyt intensywności, a miasto stało się polem bitwy na każdym kroku. Aztekowie bronili się z niezwykłą odwagą, jednak ich siły były wyczerpane. 13 sierpnia 1521 roku Tenochtitlan w końcu upadło. Cuauhtémoc został schwytany, a resztki azteckiej arystokracji poddały się. Miasto zostało zniszczone, a jego mieszkańcy masowo wymordowani lub wzięci do niewoli. Ruiny Tenochtitlanu stały się symbolem końca Imperium Azteków. Podbój Imperium Azteków był złożonym procesem, który nie zakończył się jednym starciem, lecz składał się z serii działań militarnych, dyplomatycznych i politycznych. Hiszpańskie zwycięstwo było możliwe dzięki połączeniu technologicznej przewagi sprytu Cortéza oraz niezadowoleniu licznych ludów podbitych przez Azteków. Po upadku Tenochtitlanu Hiszpanie rozpoczęli proces kolonizacji i chrystianizacji ziem azteckich. W miejsce dawnej stolicy powstało nowe miasto, Meksyk, które stało się centrum nowo utworzonej kolonii hiszpańskiej w Nowym Świecie.